Rozmowę o państwie teoretycznym na przykładzie afery Ambergold na zaproszenie posła Andrzeja Kryja przeprowadził członek Sejmowej Komisji do Spraw Ambergold, poseł Jarosław Krajewski. Ten temat jest tematem, który z całą pewnością interesuje bardzo wiele osób. Sejmowa Komisja do Spraw Ambergold ma na celu sprawdzenie prawidłowości działań ze strony administracyjnej organów i instytucji publicznych wobec podmiotów z grupy Ambergold. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy na Półmetku naszej pracy. Myślę, że w przyszłym roku zakończymy pracę Komisji Śledczej, przedstawiając Sejmowi raport, czyli sprawozdanie z naszej pracy. Do tej pory podczas pracy Komisji, poza dwoma osobami oskarżonymi na początku śledztwa, zarzuty usłyszały kolejne trzy przesłuchanych. W sprawie zostało wielu świadków. Myślę, że warto przypomnieć, że choćby dziennikarze śledczy, którzy stanęli przed Komisją, mam na myśli pana Sylwestra Latkowskiego, i pana Michała Majewskiego, którzy zbierali materiały w trójmieście odnośnie firmy Ambergold i całego tła układu trójmiejskiego, podzielili się z komisją i z Polakami, którzy mogli zapoznać się z tymi informacjami na temat pewnego tła, jeśli chodzi o aferę Ambergold. Mam na myśli ten układ trójmiejski, który miał paraliżować pracę prokuratury. Wymiaru Sprawiedliwości i innych instytucji. Podjęcie pracy przez Komisję ds. Ambergold to spełnienie obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Kolejne sprawy konieczne do wyjaśnienia w Polsce, zdaniem Jarosława Krajewskiego, również powinny stać się polem działania Komisji. Jeżeli chodzi o nasze plany polityczne, jako Prawa i Sprawiedliwości, jestem pewny, że w przyszłym roku powstanie. Komisja śledcza, która będzie miała wyjaśnić sprawy podatku VAT, dlaczego ponad 200 miliardów złotych jako szacunki ekspertów, dlaczego te środki ogromne nie trafiły do budżetu państwa, a pozostały w prywatnych kieszeniach. Myślę, że ta determinacja ze strony naszego środowiska prawa i sprawiedliwości jest bardzo duża i dlatego od dwóch lat uszczelniamy system podatkowy. Wynikiem raportu Komisji do spraw Ambergold mają być rekomendacje dotyczące zmian w prawie. Te pozwolą na uniknięcie w przyszłości podobnych sytuacji. Spotkanie z Jarosławem Krajewskim odbyło się w ramach cyklu Porozmawiajmy o Polsce. Organizatorem był poseł Andrzej Kryj, który zapowiada, że kolejne prelekcje mają dotyczyć spraw gospodarczych.